23 listopada 1942 roku Goebbels w swoich dziennikach zapisał: Rosjanom niestety udało się odnieść sukcesy. Oba ich uderzenia na północ i południe od Stalingradu przyniosły zamierzone efekty. W ten niepozorny sposób minister propagandy reagował na pierwsze objawy tego, co dla Niemiec okaże się kluczową klęską na froncie wschodnim. Dwa miesiące później już dobrze wiedział, co się święci. W Stalingradzie rozgrywa się bohaterski dramat, jakiego w tak tragicznym i wstrząsającym wydaniu nigdy nie było w niemieckiej historii. Goebbels jak zawsze lubił poprzesadzać, ale faktem jest, że od połowy stycznia Niemcy stanęli przed arcytrudnym wyzwaniem. Wyzwaniem, jak przetrawić klęskę w tak prestiżowej bitwie jak ta pod Stalingradem. Jeszcze 8 listopada 1942 roku Hitler przemawiał na partyjnym wiecu w piwiarni Löwenbräukela. Chciałem zdobyć miasto Stalingrad i jak wiecie, przy całej skromności, naprawdę je mamy. Zostało tam już tylko kilka bardzo małych punktów do oczyszczenia. Teraz inni mówią, dlaczego nie robisz szybszych postępów, bo nie chcę tam tworzyć drugiego Verdun, ale wolę wykonać robotę małymi oddziałami szturmowymi. Nic dziwnego, że niemiecka propaganda musiała łamać sobie głowę, jak wydostać się z tej prestiżowej pułapki, pułapki, do której na wielu poziomach wpędzili się sami Niemcy. W kontekście prywatnych, bombastycznych zapewnień o zdobyciu Stalingradu zrozumiałe jest, znając charakter Hitlera, że nie pozwolił na wycofanie się swoich dywizji z ruin miasta. Tutaj chodziło nie tylko o prestiż Niemiec, ale o prestiż samego Führera. Tym samym przegrana pod Stalingradem miała być nie tylko wysiłkiem dla rozciągniętych na froncie wschodnim sił państw osi, ale też miała zmuszać niemieckie media do karkołomnej gimnastyki. Bo jak naprawdę ówcześni Niemcy odbierali klęskę stalingradzką? Jak była ona przedstawiana w niemieckiej propagandzie? Jak ta bitwa zmieniła perspektywę niemiecką na całą wojnę? Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Zacznijmy od tego, że komunikacja w temacie bitwy stalingradzkiej na potrzeby Niemiec opierała się pod koniec 1942 roku na kilku motywach. Dwoma głównymi były niedopowiedzenie, pomieszane z podkreślaniem bardzo trudnych walk na wschodzie. Wbrew pozorom Niemcy już kilkukrotnie w czasie wojny przeżywali kryzys komunikacyjny. Brak zwycięstwa nad Anglią w 1940 roku, jak pokazaliśmy w innym materiale, zachwiał pewnością siebie niemieckich pilotów i bacznie przypatrujących się sprawie cywilów. Front zachodni odszedł jednak w cień sukcesów Wehrmachtu w 1941 roku. Sukcesów, które zdecydowanie zbyt optymistycznie podkreślano w gazetach. Kryzys na froncie wschodnim z jesieni 1941 roku udowodnił Niemcom jedno. Nie można mówić o zwycięstwie w środku arcyciężkich walk. Komunikacja w przypadku walki o Stalingrad była znacznie bardziej stonowana, jednocześnie podkreślając heroiczny wysiłek żołnierzy. Typową formułką jest na przykład ta z Frankfurter Zeitung z 13 września 1942 roku. Trzeba walczyć o każdy krok. Każda pozycja wroga musi być atakowana przez sztukasy, przez saperów z miotaczami ognia, aż w końcu przez piechotę z pomocą granatów ręcznych i bagnetów. Wstrzemięźliwość radia i gazet to jedno, ale Hitler, jak zobaczyliśmy wcześniej, prywatnie był niemal pewien sukcesu. Nie może dziwić, że kiedy 19 listopada napłynęły raporty o sowieckiej kontrofensywie nad Donem, tak Hitler osobiście wstrzymał początkowo przepływ informacji do mediów. Niemieckie gazety o nowych posunięciach pod Stalingradem napisały dopiero 5 dni później. Pomimo wcześniejszej ostrożności w komunikacji, Niemcy i tak dali się zaskoczyć i pod presją naziści zaryzykowali wiarygodnością swoich mediów. W momencie, w którym szczególnie Stalingrad trafiał na usta żołnierzy i cywilów, tak Stalingrad wypadał z nagłówków niemieckich gazet. Trafiały tam za to wygodne tematy zastępcze. 8 grudnia pisano o ataku na Pearl Harbor. Nagłówki krzyczą od zwycięstwa do zwycięstwa. 29 grudnia skupiano się na podkreślaniu nieporozumień w sojuszu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i podkreślaniu poważnych strat wroga w Tunezji. Z oficjalnych źródeł Niemcy nie mogli dowiedzieć się chociażby tego, że Manstein'owi nie udało się przerwać oblężenia Stalingradu. Niemożliwe było jednak ukrywanie faktów na długo. Nawet tak samo oszukujący się reżim rozumiał, że Niemcy, przede wszystkim martwiący się o losy bliskich służących w wojsku, będą potrzebować informacji. Raporty SD, które m.in. dobrze znał Goebbels, ujawniały rosnącą przepaść między oczekiwaniami opinii publicznej, a poziomem informacji zapewnianym przez nazistowskie gazety i radio. W raportach pojawiał się m.in. wniosek, że Niemcy odczuwają niepokój związany z wydarzeniami na froncie wschodnim. Niepokój narastający w wyniku rozjazdu informacji między zagranicznymi i krajowymi rozgłośniami. Do tego, zanim zostały przerwane ostatnie połączenia powietrzne z kotłem stalingradzkim, do III Rzeszy trafiały też setki tysięcy listów pisanych przez żołnierzy 6 Armii. Raport SD podkreślał: jeżeli obecnie znaczna część ludności spogląda na sytuację na wschodzie z niewspółmiernie większym niepokojem niż jeszcze tydzień wcześniej, to należy tłumaczyć to faktem, że listy polowe nadsyłane teraz do kraju zazwyczaj brzmią bardzo poważnie
i w pewnej mierze skrajnie ponuro. No bo zacytujmy na przykład taki list. Kochana mamusiu, nie mogę już ruszyć nogami. Z innymi jest tak samo. Przez głód zmarł jeden z naszych towarzyszy. Na jego ciele nie zostało już nic, a ruszył w marsz i upadł po drodze z głodu i zamarzł. Jego czarę przelała kropla mrozu. W podobnym czasie Alfred Rosenberg spotkał się z oficerami z OKW. Sugerował, że cenzura zatrzymała co bardziej drastyczne przypadki. Oficerowie byli nadzwyczaj zadowoleni z przebiegu imprezy. Opowiadali o Stalingradzie, o listach żołnierzy tkwiących tam w okrążeniu, świadomie napisanych listach pożegnalnych. Listy zostaną przetrzymane tak długo, aż tragedia dobiegnie końca. Ale pojawiło się dla Niemców też całkowicie nowe źródło informacji. Otóż już w połowie grudnia Rosjanie przeprowadzili kapitalny ruch psychologiczny. Za pośrednictwem Czerwonego Krzyża do niemieckich rodzin trafiło kilkaset, między 400 a 600 kartek wysłanych przez niemieckich jeńców z sowieckich obozów. Goebbels zdecydował, żeby pocztówki trafiły do adresatów, ale w towarzystwie dokumentu wyjaśniającego kontekst. Samo istnienie kartek wysyłało niepokojący sygnał. Otóż nadeszły czasy, kiedy to Sowieci biorą do niewoli niemieckich żołnierzy. Nazistowski garnek zaczynał wrzeć, a poruszająca się pokrywka groziła wykipieniem. 13 stycznia Goebbels spotkał się z Hitlerem, aby ustalić szczegóły nowej polityki wojny totalnej oraz komunikacji wokół tematu Stalingradu, wokół tematu nieuniknionej klęski Stalingradu. Nawet taki reżim jak nazistowski nie mógł operować tylko i wyłącznie na bazie fikcji. Już kilka miesięcy wcześniej Goebbels narzekał, że Niemcy mają coraz częstszą skłonność do słuchania zagranicznych stacji. Unikanie tematu groziło totalnym upadkiem wiarygodności reżimu i powszechnym otwarciem cywilów, ale może i żołnierzy, na komunikaty przeciwnika i tym samym jego propagandę. Oczywiście w III Rzeszy za słuchanie zagranicznego radia i powtarzanie tzw. defetystycznych komunikatów groziły najsurowsze kary. A, całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, którego narzędzia zapewniają w pełni anonimowy i w pełni bezpieczny dostęp do informacji. Surfshark to przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, pozwalająca anonimowo buszować po internecie, ale Surfshark to też program antywirusowy, antyśledzący i całościowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. W kontekście bezpieczeństwa najważniejsze jest to, że Surfshark VPN korzysta z szyfru, którego w przeciwieństwie do niemieckiej Enigmy nie da się złamać w skończonym czasie, a więc wasz ruch w sieci pozostanie całkowicie prywatny. Mówimy tutaj o zabezpieczeniu AS256 GCM. W tym standardzie każda informacja przechodzi 14 cykli transformacji, a każdy cykl to kilka kolejnych kroków. Wersja GCM jest jeszcze szybsza od poprzedniej. Surfshark dba także o bezpieczeństwo twoich danych. Dzięki specjalnym kwartalnym i rocznym raportom dowiesz się, czy twoje dane są w pełni bezpieczne. A usługę Surfshark możecie zdobyć w trzech wariantach. Surfshark Starter obejmuje VPN. Surfshark One to najpopularniejszy zestaw zawierający VPN, ale też program antywirusowy i zaawansowaną ochronę tożsamości. Ale jest też Surfshark One Plus, który dodaje do tego wszystkiego opcję usuwania swoich danych z internetowych baz danych. A co najlepsze, razem z Surfshark VPN przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę. Z kodem Grzegorz otrzymacie gratis 3 miesiące usługi Surfshark. Kliknijcie w link w opisie filmu, aby poznać więcej szczegółów, a my wracamy do tematu. Dopiero po spotkaniu Hitlera z Goebbelsem niemieckie gazety otworzyły stalingradzką puszkę Pandory. Ale też oczywiście nie mówiono całej prawdy. Hasło z 20 stycznia. Zacięta ciężka walka na południu frontu wschodniego. Rozpoczęła się faza przekuwania ewidentnej klęski w nowy mit. Rosenberg pisał nieco chaotycznie. Stalingrad to bohaterski czyn, który nie ma sobie równych, będący próbą dla tych, co na froncie i dla ojczyzny. Symbol historycznej powagi i punkt wyjścia dla zwycięstwa. Stalingrad jako punkt wyjścia do zwycięstwa to w punkt oddany nowy nurt niemieckiej komunikacji. 20 stycznia można było pisać o ciężkich walkach, ale sprawa była przesądzona. 30 stycznia 1943 roku z okazji dziesięciolecia III Rzeszy w radiu nadano przemówienie Hermana Göringa. Nawet za 1000 lat każdy Niemiec będzie nadal mówić o tej bitwie z nabożną czcią i szacunkiem oraz wiedzieć, że wbrew wszystkiemu tam właśnie zdecydowało się zwycięstwo Niemiec. Padły porównania do Termopil i poświęcenia Spartan. Tym samym starano się porażkę obrócić w poświęcenie zmierzające ku zwycięstwu. 3 lutego 1943 roku niemieckie rozgłośnie były gotowe, aby zakomunikować upadek Stalingradu. Komunikat powtarzał wcześniej podkreślane wątki.
Poświęcenie 6. Armii nie było daremne. Generałowie, oficerowie, podoficerowie i żołnierze walczyli ramię w ramię do ostatniego naboju. Zginęli po to, żeby Niemcy mogły żyć. Jednocześnie ogłoszono 3-dniową żałobę. 4 lutego Volkischer Beobachter na pierwszą stronę walnął niemalże hagiograficzny obrazek surowego, spokojnego duszka opiekuńczego Wehrmachtu, świecącego nad głowami niezliczonego tłumu. Umarli, aby Niemcy mogły żyć. Tak brzmiało oficjalne hasło tej medialnej kampanii. Z innych nagłówków zwróćmy uwagę na wierny przysiędze flagowej. Z dumą dwukrotnie odmówił kapitulacji. Stalingrad wzywa do działania. Stalingrad miał być trudnym krokiem, ale jednak krokiem ku zwycięstwu. Niczym Spartanie pod Termopilami, tak Niemcy pod Stalingradem mieli czas kupić całemu sojuszowi. Intencje takiej kampanii narracyjnej były jasno określone. Przedstawiciele niemieckich mediów 3 lutego otrzymali bardzo precyzyjne instrukcje. Zakończyła się bohaterska bitwa o Stalingrad. Za kilka dni naród niemiecki uhonoruje swoich odważnych synów, ludzi, którzy do ostatniego tchnienia i do ostatniej kuli wykonywali swój obowiązek, co dało efekt w postaci przetrącenia karku bolszewickiej ofensywie na froncie wschodnim. Bohaterska bitwa o Stalingrad stanie się największym ze wszystkich heroicznych eposów w niemieckiej historii. Niemiecka prasa ma przed sobą jedno z największych wyzwań. W duchu specjalnego komunikatu OKW, który ma zostać wydany jeszcze dzisiaj, prasa musi poinformować o tym poruszającym wydarzeniu, które przyćmiewa dotychczasowe bohaterstwo znane historii, w taki sposób, żeby ten wzniosły przykład bohaterstwa, tego ostatecznego ofiarnego poświęcenia dla zwycięstwa Niemiec, rozbłysł niczym święty płomień. Niemiecki historyk Wolfram Wette tak pisał o nowym języku mediów wokół Stalingradu. Podnosząc militarną katastrofę Stalingradu do rangi ofiarnej śmierci na skalę historyczną, nazistowscy propagandyści przenieśli się do abstrakcyjnego, szlachetnego i rzekomo wznioślejszego świata pozorów, używając quasi-religijnych terminów takich jak święta trwoga, cześć, wszechmoc, opatrzność i wiara. Hitler, Göring i Goebbels realizowali systematyczną strategię derealizacji. Tylko czy ta wzniosła kampania świętego płomienia mogła być skuteczna? Całe szczęście do dziś pozostały raporty niemieckiej SD, Służby Bezpieczeństwa. SD miała monitorować na bieżąco skuteczność, czy też bezskuteczność nowej narracji. Początkowo raportowano, że wiadomości z frontu wschodniego wywołały szok wśród cywilów. Ludzie mieli zareagować przygnębieniem oraz jasno wyrażali opinię, że jest to punkt zwrotny w wojnie. Ale co gorsza dla reżimu, jeden raport podkreślał: opowiadanie wstrętnych i szkodliwych dowcipów na temat państwa, a nawet dowcipów na temat osoby samego Führera, stało się po Stalingradzie o wiele częstsze. Zwracano uwagę na coraz większy dystans cywilów do symbolów reżimu. Na przykład miała zanikać popularność używania tak zwanego niemieckiego pozdrowienia, którego tutaj nie będziemy pokazywać. Wśród cywilów miały też krążyć plotki o partyjnych szychach uciekających do Szwajcarii. Co osłabiało jeszcze zasięg nowej narracji, to kuriozalne wieści z frontu wschodniego. Kiedy niemieckie media grzmiały przykładem o poświęceniu do samego końca, walce do ostatniego naboju, tak Goebbels już 2 lutego wiedział, że prawda ma się nieco inaczej. Z Moskwy nadchodzi przygnębiająca wiadomość, że Paulus i jego 14 generałów dostało się do bolszewickiej niewoli. Ta wiadomość jest wszystkim tylko nie wiadomością radosną. Można sobie wyobrazić, jakie pociągnie za sobą skutki psychologiczne, jeśli będzie odpowiadać faktom. Ofiara 6. Armii nie była tak hagiograficznie idealna, jak wyobrażali to sobie nazistowscy dowódcy. Miało się okazać, że 90 tysięcy żołnierzy niemieckich wcale nie dało się zabić, przynajmniej jeszcze nie w lutym 1943 roku. Zanim udało się niemieckiej propagandzie ucementować mit Stalingradu, tak ten mit oberwał z niespodziewanej strony, prosto w plecy. Zarówno Radio Moskwa, jak i BBC zaczęły nadawać audycje z wyczytywanymi nazwiskami żołnierzy niemieckich wziętych do niewoli pod Stalingradem. Rosjanie twierdzili zgodnie z prawdą, że wzięli 90 tysięcy jeńców. Był to koszmarny cios w wiarygodność niemieckich mediów, a pocztą pantoflową po Niemczech rozchodziły się wieści o zagranicznych audycjach. Całkowicie zrozumiałe było, że krewni domniemanych poległych zrobią wszystko, by poznać prawdę. Angielskie i rosyjskie audycje dawały nadzieję. Niemieckie serwowały początkowo nową mitologię, a później obietnicę wojny totalnej, ogłoszonej 18 lutego ustami Józefa Goebbelsa. Sam Goebbels uznawał tę przemowę za wielki sukces, ale raporty, które przetrwały do naszych czasów, pokazują nieco inną historię. Podsłuchane przez agentów i donosicieli rozmowy cywilów sprowadzały się do szerokiej krytyki wojskowego przywództwa partii i, co miało szczególnie szokować, ugruntowany został nurt, że tematem dowcipów i krytyki stał się sam Hitler, szczególnie w powiatach, z których pochodzili żołnierze
VI Armii. Nadszedł czas, że to wroga propaganda miała grać na niemieckich emocjach. Jednym z genialnych założeń sowieckiej propagandy było teraz przepuszczanie do Niemiec listów pisanych z obozów jenieckich. Niemieccy cenzorzy robili wszystko, by te nie docierały do kraju, ale nadal część z nich trafiała do celu, najczęściej w wyniku zaniedbań, czy też przez pośrednictwo na przykład adresów z krajów neutralnych. Najsłynniejszym z takich listów był list napisany przez generała Waltera Heitza, drugiego najwyższego stopnia po Paulusie, niemieckiego oficera w sowieckiej niewoli. W wyniku błędu wiedeńskiego urzędu cenzorskiego jego list dotarł do żony w kwietniu 1943 roku. Sprawa tego listu dotarła szeroko, do samego Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Na zduszenie wpadki było już jednak za późno. Wokół pani Heitz utworzyła się społeczność rodzin poszukujących informacji i kontaktu z wziętymi do niewoli żołnierzami. Członkowie tej społeczności mieli wierzyć, że pani Heitz będzie w stanie z pomocą agencji rządowej WAST dotrzeć do bliskich. Agencja ta zajmowała się zbieraniem informacji na temat strat niemieckiej armii. Niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych musiało niemal do samego końca wojny walczyć z plotkami o tym, jakoby pani Heitz miała specjalne drogi dotarcia, bo przecież ona dostała list od swojego męża. W ten sposób stalingradzka ściema reżimu może była nawet gorsza niż sama porażka militarna, bo większa część Niemców musiała zdać sobie sprawę, że ich media nie powiedzą im już całej prawdy. W świetle tych propagandowych zagrywek przeciwnika bardzo szybko, bo już 14 i 15 lutego, Hitler wydał rozkaz, że wszelkie komunikaty o Stalingradzie muszą przejść przez jego ręce, albo właściwie przez ręce jego kancelarii. Niemiecki korespondent przydzielony do 6 Armii na polecenia Goebbelsa przygotował długi i trafny raport na temat postawy i losów niemieckich wojsk pod Stalingradem. Hitler po zapoznaniu się z tym raportem miał powiedzieć: dla Niemców to nie do przyjęcia, i raport powędrował do najgłębszej szuflady kancelarii. A w marcu 1943 roku Hitlerowi zależało faktycznie na utrzymaniu żywych legend przy życiu. Rommel został przywołany do Niemiec, aby jego autorytet nie ucierpiał w obliczu nieuniknionej klęski w Tunezji. No i żeby nie trafił do alianckiej niewoli. Ale od lutego 1943 roku działał też specyficzny wróg wewnętrzny. Weterani frontu wschodniego urlopujący czy z poważniejszymi ranami odesłani do cywila. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ci żołnierze byli pozbawieni już złudzeń, ale ich oddolna narracja zderzała się z odgórną, dominującą narracją. Część cywilów mogła czuć niepokój, ale też nie rozumiała początkowo powagi sytuacji, albo inaczej, faktycznie niemieckie obramowanie problemu musiało oddziaływać na część opinii publicznej. Jeden z weteranów, Ginter Koszorek, uratowany z frontu duńskiego, wspominał: jedynie kilku znajomych spytało mnie, jak było na froncie. Kiedy mówiłem prawdę, nikt mi nie wierzył, więc przestałem. Chcieli usłyszeć potwierdzenie tego, co słyszeli dzień w dzień, słuchając wojskowych komunikatów, że nasi żołnierze to bohaterowie, którzy wyłącznie atakują, a jeśli giną, to tylko w natarciu lub przejściowej obronie, bo nie oddają ani centymetra zdobytej ziemi. Mamy tutaj sugestię podstępnej skuteczności niemieckiej propagandy, jakoby część cywilizacji jednak chciała wierzyć w oficjalne komunikaty. Być może ta chęć wynikała ze strachu perspektywy, co naprawdę oznaczała klęska stalingradzka. Jednocześnie szerokie badania postaw żołnierzy niemieckich prowadzone od końca 1942 roku w kontekście Stalingradu, ale też ogólnie sytuacji na froncie wschodnim, sugerowały powszechny fatalizm. Major Freiherr von Lersner przygotował serię raportów, w których zwracał uwagę, że jednym z głównych wątków rozmów żołnierzy frontowych jest nieszczerość naszej, to znaczy niemieckiej propagandy. Szczególnie ci starsi niemieccy żołnierze mieli przestać wierzyć w możliwość odniesienia zwycięstwa, ale powszechne było przekonanie, że wojna wkracza w fazę wojny na wyniszczenie. David A. Harrisville, który przeprowadził kolosalne przedsięwzięcie analizy niemieckich listów z frontu wschodniego, zauważył, że w tym czasie doszło do ugruntowania przemiany w percepcji frontu wschodniego. Proces ten nazwał od heroizmu do ofiarnictwa. Harrisville zauważył nieco bardziej subtelnie, jak zmienia się postawa niemieckich żołnierzy. Heroiczny marsz miał zmienić się w poczucie bycia złożonym w ofierze i w walkę z równie desperackim przeciwnikiem. Jeden znamienny list miał taki oto fragment: mówi się, że to nasze wielkie poświęcenie nie może pójść na marne. Wierzę, że Rosjanie korzystają z tego samego argumentu u siebie, ponieważ od nich nikt nie poniósł większych poświęceń. Coraz bardziej powszechne i zrozumiałe było pośród niemieckich żołnierzy poczucie wyobcowania ze wspólnoty cywilów. Traumatyczne doświadczenia frontu wschodniego ukazane w soczewce stalingradzkiej zarówno wcześniej, jak i później formowały nową niemiecką armię. Armię drugiej połowy II wojny światowej. Jeszcze po kampaniach w Polsce czy Francji w Niemczech publikowano nieco nostalgiczne, nieco bombastyczne wspomnienia żołnierzy. Ten typ literatury wyparował wraz z niemieckimi sukcesami. Tak jak podsumował Hitler, można śmiało stwierdzić, że żaden Niemiec nie byłby gotowy na
prawdę. A prawdą też jest to, że w tym dziwnym mentalnym zwrocie akcji żołnierze niemieccy na froncie wschodnim zaczęli coraz bardziej traktować siebie jako ofiarę wojny, jako ofiarę frontu wschodniego. Niemieccy żołnierze mogli reagować niemal agresją na to, jak ukazywano w gazetach ich losy, a jednak gdy zestawimy ze sobą nową cierpiętniczą narrację mediów, tak wpisywała się ona w to, co myśleli sami żołnierze, miało się okazać, że niemieccy żołnierze mogli ostatecznie przyjmować narrację stalingradzką, przekładać ją na własne doświadczenia. Niemiecki żołnierz coraz częściej patrzył na siebie przez pryzmat tego propagandowego obrazka, coraz częściej widział się jako tego świętego w Stalhelmie, świętego, którego droga do bohaterstwa była drogą cierpiętniczą. W tym sensie nazistowska narracja ofiarnictwa tylko pozornie wydawała się nieskuteczna. Żołnierze, jak wszyscy żołnierze, mogli narzekać w przypadku przedłużającej się wojny na swoich dowódców, cywilów, sojuszników, przedstawicieli innych jednostek itd. Ale zapał do walki wcale nie mijał. Jeden kapral z armii środek pisał do rodziny: tutaj to jest sprawa życia i śmierci. Rosja jest naszym przeznaczeniem. Takie rozstrzygnięcie albo takie. Ta walka osiągnęła taki poziom srogości i zajadłości, że wymyka się to wszelkim opisom. Ani jeden z was nie ma prawa wrócić do domu żywy. To motto powtarzano nam dostatecznie często i wiemy, że jest traktowane poważnie. Jesteśmy w pełni przygotowani. Zauważalne było to, że efekt Stalingradu, nawet niezależnie od niemieckiej propagandy, mógł działać mobilizująco. Jeden z żołnierzy stacjonujących w Chorwacji pisał: nigdy wcześniej w tej wojnie nie toczono tak heroicznej bitwy. Nikt z tego szalejącego kotła nie ujrzy już nigdy ojczyzny. To czysta prawda, że nie dorównujemy tym nieśmiertelnym bojownikom ze Stalingradu. Do jednostek na froncie wschodnim trafiali też nowi młodzi żołnierze i zderzenie fatalistycznie nastawionych starych z entuzjastycznymi młodymi stało się faktem. Jeden z listów dobitnie ukazywał tę perspektywę. Och, moi dzielni ludzie, straciłem was prawie wszystkich, nie mogę w to uwierzyć. Z moich starych znajomych wraz ze śmiercią dowódcy odszedł też ostatni. Chciałbym pozostać z nimi na zawsze, byli prawdziwymi niemieckimi towarzyszami. Z kim będę rozmawiać o naszych czynach, gdy już wszystko się skończy? Ale w tym liście interesująca jest specyficzna i powszechna perspektywa. Mówi on przecież o ofiarze innych, o śmierci towarzyszy, o śmierci innych żołnierzy. Ostatecznie niemieccy żołnierze mogli wierzyć w dwie rzeczy: że dotychczas poniesione straty nie mogą pójść na marne i że jednak zobaczą oni koniec wojny. Z kim będą rozmawiać, gdy już wszystko się skończy? Guy Sayer, alzatczyk w niemieckim mundurze, ujął to w ten sposób. Nawet koledzy z Hitlerjugend, choć całymi latami doskonalili ideę samopoświęcenia, nie umieli wyobrazić sobie, że za kilka godzin mieliby zginąć. Człowiek może zapamiętale bronić jakichś przekonań, może budować na nich całą ideologię, jest nawet gotów ponieść największe ryzyko, ale nie może uwierzyć, że stanie się to najgorsze. Na marginesie, to czy wspomnienia Sayera są w 100% wiarygodne, do dziś budzi pewne kontrowersje, natomiast nie dzielmy teraz włosa na czworo, bo w tym wypadku Sayer dobrze oddaje nastrój tamtych czasów i nastrój samych żołnierzy. Kapitalnie wpisuje się to w to hasło niemieckiej propagandy. Oni zginęli, aby Niemcy mogły żyć. Oni byli już po drugiej stronie. Nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach instynkt samozachowawczy przekonywał żołnierzy do walki, żeby sprawdziła się wizja, że to poświęcenie innych będzie potrzebne, było potrzebne, ale nie moje poświęcenie. Może dziwić nas ten paradoks, bo z jednej strony żołnierze tracili zaufanie do nazizmu, żartowali z dowódców i z samego Hitlera, ale nie wpływało to krytycznie na ich postawy i ostatecznie robili to, czego reżim od nich oczekiwał. Ba, nawet narracja bycia oszukanym przez dowódców i polityków mogła na nowo spajać jednostki zahartowane w polu walki. Przecież żołnierze mogli liczyć tylko na siebie, a w obliczu rozjuszonego wroga i w kontekście niewyobrażalnych zbrodni popełnionych przez Niemców na wschodzie, których większość żołnierzy była świadoma, wybór postawy był mocno limitowany. I tak naokoło dochodzimy do podsumowania tego odcinka. Klęska stalingradzka wystawiła na wielką próbę nie tylko niemiecką armię, ale też kontrolowane przez NSDAP media. Sposób komunikacji stalingradzkiej nie mógł uchronić nazizmu przed utratą prestiżu. A jednak wizja samopoświęcenia żołnierzy niemieckich rodem ze Stalingradu stała się faktem, a nie mitem, a nazizm zapewniał jedno: żyzną glebę dla kolejnych licznych, poważnych klęsk, dla kolejnych Stalingradów.